Witold Gombrowicz, Wspomnienia Polskie. Co wieczór w okolicy 9:00 wyruszałem do kawiarni. Do popularnej wówczas ziemiańskiej w pobliżu placu Wareckiego. Zasiadałem przy stoliku, zamawiałem pół czarne i czekałem, aż zbierze się grono kawiarnianych kompanów. Ziemiańska miała swoje hierarchie. To był budynek w sensie duchowym piętrowy. I nie tak łatwo było przeflancować się z jednego piętra na drugie. Parter stanowiła rozmaita młodzież, początkująca, jeszcze nieznana i na ogół nie mająca prawa głosu, a także inni kibice rekrutujący się na ogół z półinteligencji oraz innych światów. Pierwsze piętro to byli przede wszystkim poeci proletariatu. Nazwa ta obejmowała nie tylko piewców klasy robotniczej, ale i tych, co wywodząc się z nieco niższych sfer, stali się czcicielami przeróżnych surrealistów, dadaistów i podobnych ultramodernizmów. Następne piętro stanowiły już nazwiska. Autorzy, artyści, aktorzy, których akcje były już notowane, choć jeszcze nie mogący pretendować do sławy. A na samym szczycie, nawet w fizycznym znaczeniu, bo na półpiętrze, wyniesiony ponad tłum, świetniał stolik z kamandrytów. Słoniński, Tuwim, Wierzyński, Lechoń, Iwaszkiewicz. No i oczywiście Wieniawa Długoszowski. Proszę Państwa, wieczór dzisiaj poświęcony jest właśnie poezji z kamandrytów. A ponieważ wieczór jest w całości przygotowany przez dwie panie bardzo pracowite, pani Katarzyna Jóźwik i pani Grażyna Jaroszyńska, z udziałem młodzieży z liceum imienia Jana Hetmana Zamojskiego, a także najmłodszego uczestnika Mateusza Tureckiego, ucznia trzeciej klasy gimnazjum numer 10. W spotkaniu weźmie też udział pan Andrzej Zamborski. W pewnym stopniu wcieli się Antoniego Słonimskiego. Oddaję pałeczkę pani. Dziękuję bardzo. Do końca już prowadzenia wieczoru. Widzę, że wysłuchacie Państwo czterech piosenek. Jedną w wykonaniu tej oto panienki, która trzyma gitarę. Tak? Ty będziesz śpiewać. Poza tym usłyszymy trzy piosenki do wierszy Tuwima. To znaczy Grand Vals Brillant w wykonaniu Ewy Demarczyk, słowa Julian Tuwim. Berlin, słowa Julian Tuwim, śpiewa Długosz, Leszek Długosz. I Miłość i wszystko wybaczy w wykonaniu Hanki Ordonowi. Dobry wieczór. Jeśli Państwo pozwolą, chciałabym, przepraszam, jestem trochę przeziębiona, przedstawić z imienia i nazwiska naszych uczniów. Wystąpią dzisiaj Kasia Kaczor, która będzie śpiewała Tomaszów, Małgosia Rogowska, która przedstawi wiersze, dwa wiersze, jeden Iwaszkiewicza, drugi Wierzyńskiego, Monika Kopycińska,
Monika przedstawi dwa wiersze Jarosława Iwaszkiewicza. Arek Gołębiowski, który zaprezentuje wiersze Tuwima i Lechonia. Mateusz Turecki, to już wiemy o tym, będzie prezentował wiersze Iwaszkiewicza. Krzysztof Wołącewicz, który przygotował wiersze Kazimierza Wierzyńskiego. I Weronika Janczak, to jest moja uczennica i ja doskonale znam imię i zapominam, jak ma na nazwisko Weronika. Przepraszam, ale uczę ją pierwszy rok, już się nauczę niedługo. Weronika przygotowała wiersze Tuwima, bo Arek przygotował Tuwima i Lechonia. Proszę Państwa, wiemy wszyscy, że dwudziestolecie międzywojenne to był niezwykły czas. Po roku 1918, po ponad 123 latach niewoli, wszystko, co zaczęło się dziać w naszym kraju, no, było niezwykłe. W zakresie kultury na pewno bardzo, tak. Wiele nowatorskich, awangardowych zjawisk, ale także poezja skamandrytów, która nie była awangardowa, ale wniosła bardzo wiele nowego, taki niezwykle świeży powiew w naszej sztuce. To był czas rozwoju prozy, dramatu także, chociaż w mniejszym zakresie zapewne niż w młodej Polsce, ale był Witkacy, który wiele niezwykłych zjawisk zaproponował w tym czasie, no ale bardzo dużo działo się w poezji. I skamandryci początkowo, bo już około 1916 roku takie tendencje zaczynają się kształtować, początkowo utrzymywali bliższe kontakty nawet z futurystami, w co czasem patrząc na ich poezję trudno jest uwierzyć później. Ale zasadniczo stanowili już od pewnego momentu odrębną grupę. Mówię od pewnego momentu, bo ten czas, kiedy działali wspólnie i kiedy spójna była ta grupa pod wieloma względami, choć nigdy nie stworzyła programu poetyckiego, to był rok 1919 do 1926-29. Dlaczego akurat taka data? Ci Państwo, którzy znają dobrze historię dwudziestolecia międzywojennego, wiedzą, że w 26 był przewrót majowy, na który skamandryci zareagowali różnie, tak jak to Polacy na politykę, prawda? Jedni byli za, drudzy byli przeciw i od tego momentu zaczyna się dezintegracja grupy. Poza tym, chociaż nie stworzyli programu, to przecież coś łączyło tych pięciu panów, którzy ukonstytuowali grupę Skamander. Do tych, którzy ją stworzyli, należał przede wszystkim Julian Tuwim. On jest chyba najbardziej znany powszechnie, ale także Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz i Antoni Słonimski. Piątka. Tuwim, Słonimski, Wierzyński, Lechoń i nie wiem, Jarosław Iwaszkiewicz, kogoś nie wymieniłam w drugą stronę mówiąc. Różne były opinie na temat Skamandra, bo to, że nie stworzyli programu, było i zaletą, i winą skamandrytów. Niektórzy mówili, że główną zasługą Skamandra było to, że w dyskusjach ze Skamandrem kształtował się program awangardy, tak jakby to awangarda była tą uważniejszą i wiodącą grupą. No ale przecież Skamander miał swoich miłośników i przepiękne wiersze, w których od początku dominowała radość życia, witalizm, no nie mogły nie znaleźć swoich zwolenników, wielbicieli, a poza tym była to grupa młodych, niezwykle inteligentnych i obdarzonych poczuciem humoru ludzi, którzy pisali teksty piosenek, pisali teksty kabaretowe, więc popularność ich także była bardzo duża. A tutaj mam takie króciutkie charakterystyki, które chciałabym odczytać z skamandrytów. Julian Tuwim, skandalista,
Zafascynowany demonologią, eliksirami, talizmanami, prześmiewca, piętnujący nasze narodowe fobie i obawy, no powinniśmy go nie lubić, bo my nie lubimy, jak ktoś nasze narodowe, co by tam nie było, wyśmiewa. Mistrz ściętego, pełnego aluzji, mocnego słowa, które było jego pasją, a czasem i obsesją. Zbierał teksty osób chorych psychicznie, grafomanów, wymyślał neologizmy, godzinami z zapamiętaniem czytał słowniki. Antoni Słonimski, buntowniczy, niepogodzony ze światem felietonista, dramatopisarz, satyryk, znakomity krytyk teatralny, propagator Polski wielokulturowej i tolerancyjnej, opartej na zasadach wolności i równości, którego Czesław Miłosz w historii literatury polskiej nazwał spadkobiercą pozytywistów. Autor słów Ojczyzna moja wolna, wolna, więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada, podkreślał w ten sposób zerwanie z tradycją romantyczną. Skamandryci dawali odczuć, że już wystarczy romantycznych mitów, już wystarczy romantycznych smutków i smęcenia czasem, że trzeba się cieszyć. Ojczyzna jest wolna i trzeba o czym innym mówić. Skoro o Antonim Słonimskim, to jeśli Państwo pozwolą, dwa słowa, które są wynikiem jakichś lektur moich w zakresie Słonimskiego. Uwielbiam jego felietony o dzieciach, wariatach i grafomanach na przykład. Już włączenie dzieci do tej malowniczej trójki, prawda, obok wariatów i grafomanów budzi uśmiech. Antoni Słonimski udowadniał, czy uzasadniał, dlaczego nie lubi dzieci. Kłamią, nie oddają długów honorowych, brudzą się bez przerwy. Mówi, przyszedłem kiedyś do moich znajomych, otwiera mi drzwi 8-letni chłopiec. Pytam grzecznie, ile masz lat, chłopczyku? On patrzy na mnie bezczelnie i mówi 80. Tylko dlatego, że to syn moich znajomych, nie zbiłem go zaraz na początku. Więc w tym tonie, po czym gdzieś tam w tym felietonie na koniec mówił, właściwie do dzisiaj nie rozumiem, skąd się wziął taki dziwny zwyczaj, że z tonących statków najpierw się ratuje kobiety i dzieci. Więc taki był Słonimski i trzeba było to poczucie humoru rozumieć. Jako krytyk teatralny także pozwalał sobie na żarty. Zresztą wtedy krytyka teatralna i chyba życie kulturalne w ogóle było takie bardzo żywe. Wszyscy w tym uczestniczyli i cieszyli się tym. Otóż jest taka anegdota dotycząca Słonimskiego. Pewnego dnia w Teatrze Szyfmana premiera. Wystawiany jest dramat Szekspira, przychodzi eleganckie towarzystwo, zasiadają na widowni, ale za kurtyną panika, ponieważ aktor Kurkowski przyszedł pod wpływem alkoholu i to zdecydowanie. Więc co zrobić? Nie ma zastępstwa. Koledzy mówią, my mu pomożemy. On usiądzie i w momencie, kiedy będzie miał mówić, usiądzie na krześle, będzie siedział, a będzie miał mówić, to my mu będziemy dawali znak, on będzie wstawał, wygłaszał swoją kwestię szekspirowską i znowu siadał. No trudno, niech tak będzie. Zaczyna się spektakl, wszystko idzie dobrze, tylko że aktor Krukowski w momencie, kiedy ma wygłosić kwestię, wstaje, wyciąga rękę, krzyczy po rosyjsku "Tipier ja", teraz ja, po czym wygłasza kwestię z dramatu i siada, co budzi na widowni huragany śmiechu. No i Szyfman był tak zdenerwowany, że wyszedł przed kurtynę w przerwie i powiedział, że przeprasza, ale z powodu niedyspozycji aktora trzeba przerwać przedstawienie. W innym terminie zapraszają. Na drugi dzień w prasie ukazuje się krytyka Słonimskiego. Proszę Państwa, wczoraj w Teatrze Szyfmana premiera dramatu szekspirowskiego. Znakomita. Wszyscy grali zachwycająco, ale najbardziej podobał się nam aktor Krukowski. Niestety w przerwie wyszedł przed kurtynę jakiś pijany Izraelita i przerwał przedstawienie. Także wszyscy się bawili, prawda, tym i mnie zachwyca to, że to życie kulturalne było takie autentyczne. Jednego dnia się gdzieś było, na drugi dzień się o tym czytało, były dyskusje. Naprawdę ludzie żyli tym, co się działo w mieście. Także Antoniego Słonimskiego kochamy.
za jego poczucie humoru. Jarosław Iwaszkiewicz, operujący malarskością i muzycznością w liryce, podążający w kierunku estetyzmu i klasycznej formy powieści, jedyny z Kamandryta, który przetrwał II wojnę światową i okupację w kraju. Nie który przetrwał w ogóle, tylko tutaj, w kraju. Kazimierz Wierzyński, miłośnik sportu, wiele wierszy o tej tematyce napisał. Piewca młodości, witalizmu, patriota i emigrant, dla mnie postać tragiczna. Człowiek, który przeraźliwie tęsknił do ojczyzny, o tym między innymi mówi wiersz Kufer, i który do ojczyzny nigdy nie wrócił. Jan Lechoń, romantyk, tutaj Arek przedstawi fragmenty poematu Mochnacki, patriota pielęgnujący tradycję Polski szlacheckiej i legendę napoleońską, wielbiciel Piłsudskiego, który po odzyskaniu przez ojczyznę niepodległości zawołał: a wiosną, niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę. To właśnie o tym, że skamandryci chcieli zerwać z tradycją romantyczną i modernistyczną. Czy to się udawało? No ja zawsze nie do końca, prawda? Chce się zerwać, no ale przecież coś jest, to jest tak jak Norwid zerwał z tradycją romantyczną, a przecież jakieś wątki tej tradycji romantycznej są w jego twórczości. To nie jest tak łatwo zerwać z tym, na czym się wychowaliśmy, prawda? Co było nasze od dzieciństwa. Gdy grupa zaczęła się rozrastać, dołączyli do niej tak zwani poeci satelici. Maria Pawlikowska, Jasnorzewska, w ogóle panie piszące, i Łakowiczówna, Jasnorzewska, Witlin, Baliński, Brzechwa nawet, znany jako autor literatury dziecięcej. Tuwim także znany jako autor literatury dziecięcej. Jeśli państwo pozwolą, na samym początku, przez chwilę tylko, Weronika przedstawi króciutkie fragmenty, czy jeden krótki fragment. Dwa? Ptasiego radia? Bardzo proszę. I potem już zaczniemy program, przy czym na początku chcielibyśmy przedstawić wiersze, które pokazały to, co w skamandrytach było takie charakterystyczne, czyli chęć prowokowania, odwołanie się do życia potocznego, życia ulicy, miasta, marginesu społecznego, do żywiołu języka potocznego także. Stąd w wierszu Chrystus Miasta będą takie niepoetyzmy, bo skamandryci to lubili, a potem już różne wiersze, ale młodzi ludzie sami będą zapowiadali, co mówią. Pan Samborski także zechce sam podać tytuły. Ja zacznę od przeczytania wiersza, który jest znany jako piosenka śpiewana przez Czesława Niemena, od wspomnienia. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni fruwały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik, żółty październik. To ty, moja jedyna, przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, z przeomdlenia senny w parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Ptasie radio. Halo, halo, tutaj Ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?
a po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilipać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, ośmieciuszka, wilga, ziębia, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. A w maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Miasto na skroś mnie przyszywa. Co się tam dzieje w mej głowie? Pędy, zapędy, ognie, ogniwa. Wesoło w czubie i w piętach, a najweselej na skrętach. Na skrętach koliście. Zagarniam zachwytem ramienia, a drzewa w porywie natchnienia. Szaleją wiosenną wonią, z radości pęka pąkowie. Ulice na alarm dzwonią. Maju, maju, tak to jadę na przedniej platformie tramwaju. Wielce, szanowni panowie. Chrystus miasta. Tańczyli na moście, tańczyli noc całą. Zbiry, katy, wyrzutki, wisielce, prostytutki, syfilitycy, nożownicy, łotry, złodzieje, chlacze, wódki. Tańczyli na moście, tańczyli do rana. Żebracy, ladacznice, wariaci, chytre szpice. Tańczyły tam ulice, latarnie, szubienice, hycle. Tańczyli na moście, dostojni goście, psubraty, starcy rozpustni, stręczyciele, wstydliwi samogwałciciele. Wzięli się za ręce, przytupywali. Grały harmonie, harmoniki, do świtu grali. Tańczyli swój taniec dziki. Dalej, dalej, żarli, pili, tańczyli. A był jeden obcy, był jeden nieznany. Patrzyli na nie spod łba, ramionami wzruszali, spruwali. Wzięli go na stronę, mówili, mówili, pytali. Milczą. Podszedł rudy czerwony. Coś za jeden? Milczał. Podszedł drugi, bez nosa, krościasty. Coś za jeden? Milczał. Podszedł pijus, wycedził. Coś za jeden? Milczał. Podeszła Magdalena. Poznała. Powiedziała. Płakał. Ucichło. Coś szeptali, na ziemię padli, płakali. Pod gwiazdami Leopoldowi Zborowskiemu. Mieszkam teraz w białym domu z zielonymi żaluzjami, z liliowymi glicyniami za oknami. W słońcu grzeję się pod płotem, albo chodzę po ogrodzie. Cały ogród, dwa kasztany. Od kasztanów do altany i z powrotem. Znam tu mnóstwo głośnych ptaków i zupełnie nie znam ludzi. Ptak mnie co dzień świtem budzi, ostrym świstem z mokrych krzaków. Czuję się tu doskonale. Jem niczego. Śpię nie z gorzej. Czytam lalkę, świeczkę palę. Mieszczuch w wiejskim futerale. Lecz wieczorem, gdy gwiazdami Bóg na niebie się rozpina i złotymi ich ćwiekami wali w świat jak kamieniami i straszliwie napomina krążącymi światłościami. Chaos ciemny we mnie wzbiera. Chwyta mnie w prastary związek. Pod batokiem spojrzeń bożych idę pełnić obowiązek. Jestem we śnie jak chimera z wilczą mordą i ślepiami.
i nad sobą samym śpiącym czuwam wsparty granitowo o dom biały z glicyniami, z zielonymi żaluzjami za oknem. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Nie ciekaw jestem świata ogromnych, pięknych miast. Nie więcej one powiedzą, jak ten przydrożny chwast. Nie ciekaw jestem ludzi, co nauk zgłębili sto. Wystarczy mi pierwszy lepszy, wystarczy mi byle kto. I ksiąg nie jestem ciekaw, możecie ze mnie drwić. Wiem ja bez ksiąg niemało i wiem, co znaczy żyć. Usiadłem sobie pod drzewem, spokojny jestem i sam. O Boże! O szczęście moje, jakże dziękować ci mam. Do prostego człowieka. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drap i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozcierwi się, rozchami wrzask liter pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi,
Wiedz, że na trwogę biją wydzwony króle z panami bruchatymi. Wiedz, że to bujda, granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta. Nauka. Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, logarytmów, wzorów i formułek, z kwadracików, trójkącików i kółek nauczali mnie nieskończoności. Rozprawiali o cudach przyrody, oglądałem różne tajemnice. W jednym szkiełku życie w kropli wody, w innym zaś kanały na księżycu. Mam tej wiedzy zapas nieskończony. 2πr i H2SO4. Jabłka, lampy, kruksy i newtony. Azot, wodór, zmiana atmosfery. Wiem o kuli napełnionej lodem, o bursztynie, gdy się go pociera. Wiem, że ciało pokrążone w wodę traci tyle, ile etc. Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, gdy u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi wkuli, tumanili nauką daremną. I nic nie wiem, i nic nie rozumiem, i wciąż wierzę biednymi zmysłami, że ci ludzie na drugiej półkuli muszą chodzić do góry nogami. I do dziś mam taką szkolną trwogę. Bóg mnie wyrwie, a stanę bez słowa. Panie Boże, odpowiadać nie mogę. Ja wymawiam się, mnie boli głowa. Trudna lekcja. Nie mogłem od razu, lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie.
kafe, zima w oknach, szronem się perń. Nie czekaj, idź, nie spotkasz mnie. Wielki, wielki jest Berlin. Nie czekaj, idź, nie spotkasz mnie. Pytasz, co w moim życiu? Z wszystkich rzeczy główną? Powiem ci, śmierć i miłość, obydwie zarówno. Jednej się oczu czarnych, drugiej modrych boję. Te dwie są mi miłości i dwie śmierci moje. Przez niebo rozgwieżdżone, pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dom w ziemię, aż ludzkość wydała. Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci. By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia, jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Jan Lechoń Mochnacki. Jak trup blady siadł przy klawikordzie i zwolna ją próbował akord po akordzie. Już ściany pełnej sali żółtym tonął blasku, a tam w kącie kirasier w wyzłacanym kasku. A tu bliżej von Perfum, dom strojonych sznury, a wyżej na galerii milcz serce, mundury. Tylko jeden krok mały od sali go dzieli. Krok jeden przez zgłębienie dla miejskiej kąpieli. On wie, że okop hardy w tej przepaści rośnie, więc skrył się za okopem i zagra o wiośnie. Rozplęcił blade palce świergotem w wiolinie i mały, smutny strumień spod ręki mu płynie. Raz w raz rosa po białej pryska klawiaturze i raz po raz w wiolinie kwitną polne róże. Rosną większe, smutniejsze, pełniejsze czerwienią. Nierówno, równo rosną w jakiś smutny taniec. Rozgradną klawiaturę, przebłagał wygnaniec. I nagle się rozpłakał po klawiszach Steyer. Aż poszedł szmer po sali, sali Biedermeier. Głupio, sennie, bezmyślnie się kręci i kręci. Jakieś myśli chce strasznie wyrzucić z pamięci. Do pieśni jakąś białą przytulił pierś drżącą i czule tuż przy piersi nieznośnie gorąco. I tysiąc świateł w oczach, w czyjejś twarz dołki i zapach białej sukni ubranej w fiołki. Ostrogą spiął melodię, a akompaniament szaleje, krzyczy w basie, rośnie straszny zamęt. Ku sali bagnetami już mierzy, już blisko. I ton w jeden uparcie wybija nazwisko. Wciąż czyste, w rozszalałe wplątuje się głosy i wali, wali w basie murem Saragosy. Aż struna się ugięła, ta w górze, płaczliwa. I cisza jest w wiolinie, cisza przeraźliwa. Po martwej, głupiej strunie, po fiołku woni, o czyichś smutnych oczach, jakiejś białej woni,
jakichś światłach po nocy i szeptach w komorze. Po księżycu, po gwiazdach. Mój Boże, mój Boże! Gdzieś się gubi i zwija, przeciera paslity. Po księżycu, po gwiazdach, po Rzeczpospolitej. Po sali idzie cisza przeraźliwa, blada i obok tęgich boszów w pierwszym rzędzie siada. Wzrok wlepia w martwy, ślepy, w jakiś punkt na ścianie i patrzy w Ochnackiego, kiedy grać przestanie. A on, blady jak ściana, płacze, zrywa tony i kolor spod klawiszy wypruwa, czerwony. Aż wreszcie wstał i z hukiem rzucił czarne wieko i spojrzał, taką straszną, otwartą powieką. Aż spas mryknął, strach podły i z nic się porwali. Ci to jest, uciekać! Krew pachnie w tej sali. Skamandryci, młodzi, dobrze zapowiadający się, potem dojrzali, doskonali, ale życie toczy się dalej. Antoni Słoniński z lat dojrzalszy. Na przykład z czasu, gdy mówiło się, że nie oddamy ani guzika. O Polsce słabej. Mówią o Polsce silnej. Już dziś liczą sztaby, jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie. Lecz ja, wybaczcie bracia, pragnę Polski słabej. Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie, gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty ryglów ubran i nocą dom bywa otwarty, gdzie dłoń nieutrudzona okrutnym żelazem i gdzie granica wita tylko drogowskazem. Alarm! Uwaga, uwaga, przeszedł koma trzy. Ktoś biegnie po schodach, trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha i rośnie. Kołuje lękliwie głos syren. W oktawy opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. I cisza gdzieś z góry brzęczy, brzęczy, szumi i drży. I pękłe, głucho w głąb. Raz, dwa, trzy, seria bomb. To gdzieś dalej, pewnie Praga, a teraz bliżej, jeszcze bliżej, tuż, tuż. Krzyk jak strzęp krwawy i cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga! Odwołuje alarm dla miasta Warszawy. Nie. Tego alarmu nikt już nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjcie syreny, bijcie werble, płaczcie dzwony kościołów. Niech gra orkiestra marsza spod wagram, spod jeny. Chwyćcie ten jęk, regimenty, bataliony, armaty i tanki. Niech buchnie, niech trwa w płomieniu świętym Marsylianki. Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła, kiedy po niebie wiatr obłoki gna, kiedy na Paryż ciemny spada sen, któż mi tak ciągle nasłuchiwać każe? Któż to mnie budzi i woła? Słyszę szum nocnych nalotów, płyną nad miastem. To nie samoloty, płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat. Traugutta i Świętokrzyska, niecała i nowy świat. I płynie miasto na skrzydłach sławy i spada kamieniem na serce do dna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa. Smutek i świat. Pamiętam,
Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, świat był bardzo ogromny i bardzo był obcy. Patrzyłem się na życie ciekawie, z radością i rosłem upojony tej ziemi wielkością. Gdy wróciłem niedawno z dalekiej podróży, świat mi się bardzo zmniejszył i stał się nieduży. Gdy byłem małym chłopcem, nie znałem cierpienia, miałem serce spokojne i czyste marzenia. Ale im bardziej rosłem, im dłużej żyłem, tym częściej byłem smutny i bardziej się martwiłem. Dzisiaj wiem, jak się skończy ta gra nierozumna. Smutek większy od serca, świat mniejszy niż trumna. Elegia. Elegia miasteczek żydowskich. Nie masz w Polsce żydowskich miasteczek. W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy trudno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej burznicy. Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany. Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto i wapnem sinem czysto wybielono ściany, jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto. Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy. Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala, krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, nie odnajdą dwóch złotych księżyców Szagala. Te księżyce nad inną już chodzą planetą. Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym. Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Nie ma już tych miasteczek. Przeminęły cieniem i cień tam kłaść się będzie między nasze słowa, nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa dwa narody tym samym karmione cierpieniem. Jarosław Iwaszkiewicz, witraże. Powiedział na witrażu Tristan do Izoldy. Tańcują po posadce wesołe koboldy i słońce, prześwietlając nasze blade twarze, połączy pocałunkiem miłosne witraże. Nawet słońce nie będzie całowań przyczyną. Siatka jego jest tylko złotą pajęczyną. Nie jest miłość prawdziwa, a namalowana. Tak rzekła na witrażu Izold do Tristana. Jarosław Iwaszkiewicz, spotkanie. Na ulicy na Szarym Rogu się spotkali. Wiatr rozwiewał im fałdy włóczkowych szalików. Szopel miał ucz emajle na kształt medalików częstochowskich. Pan Juliusz źrenice ze stali. Słowacki, że to wiatr mu wyrwał połę z ręki. Zatrzymał się, płaszcz pragnąc naciągnąć na ramię. I nagle go porwało wspomnienie. Te dźwięki. Szopel szukał nazwiska, czy jemu nie skłamie pamięć, co mu się zdała jak starta paleta. Stali tak, może nawet nie przeszła sekunda. Chopin sobie przypomniał. Ach, to ten poeta bez talentu. Słowacki westchnął, moribunda. Który z nas pójdzie pierwej tam? Myśleli wieszcze. I minęli się. Dzisiaj mijają się jeszcze. Jarosław Iwaszkiewicz. Szczęście. Jak krople czuć na wardze smak każdej cichej chwili. Rozcinać mocnym nożem welinu białe kartki. Głaskać jedwabiem ręki wszelaki płomień żartki. Czuć, jak się rumak wartki pod jarzmem dłoni chyli. Czekać, aż słońca światło biel kwietnych drzew przykłoni, przykrucać i popuszczać rumakom swoim wodze.
smakować każdy krok swój po białej, twardej drodze, jak kryształ szklanej kuli, czuć dnie we wnętrzu dłoni. Kazimierz Wierzyński, zapach. Wszystko wam oddam, tylko nie te trawy, łąk pokoszonych i cień pod modrzewiem. Szuwarem pachną zamulone stawy i coś gadają. Co takiego? Nie wiem. Cały dzień chodzę, przysiadam w tym cieniu i to, co widzę, powtarzam bez związku. Piasek, zielone kamyki w strumieniu, łąki i stawy i znów od początku. Dopiero nocą, gdy idziemy z krajem, rzęs ponadwodnych w blady księżyc z wosku, zgaduję nagle, że idę mym krajem i trawy pachną i więdną po polsku. A może byśmy tak najmilszy padli na dzień do Tomaszowa, może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble rozstawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień wpadli na dzień do Tomaszowa, może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Kazimierz Wierzyński, ty jesteś taka ładna, ty jesteś taka ładna i twoje dziewczęce serce jak bukiet w słońcu kolorami płonie. Podniosę cię do góry i wezmę na ręce, a ty nad moją głową klaskać będziesz w dłonie. Wyszukam ci przepiórcze gniazdo w polnej trawie, podkowę na gościńcu, miód w pszczelnej zamieci. I będziemy dziś tacy, jak śmiech przy zabawie, dwoje w słonecznym szczęściu opalonych dzieci. Kazimierz Wierzyński, Wieczór w Psach. Wiosenny wiatr mię łzami owiał, trąciłaś ogród lekkim ruchem. Twój płaszcz przygasnął, poliliowiał i stał się kolorowym puchem.
Zmierzch ci jak pająk na sukienkach koronki w dzwonki wyhaftował. Jak pióro senne po mych rękach po twarzy twój przypływa owal. W latarniach ulic drżą motyle, ciemnieje dal i gra bezkreśnie. Mglisz się, zanikasz w świateł pyle, rozwiewasz mi się w łzach jak we śnie. Ja przypomniałam sobie jeszcze jeden wiersz, kiedy Krzysztof mówił swoje wiersze. Jeśli Państwo pozwolą, króciutki wiersz pod tytułem Przygoda Juliana Tuchima, w którym podmiot liryczny jest niewątpliwie pod wpływem alkoholu, jeśli można by uznać, że kategoria abstrakcyjna, jaką jest podmiot, może być pod wpływem. Ale bohater liryczny, powiedzmy tak, wiersz nazywa się Przygoda. Wiatr mnie na spacer wywiał, ciepły, ciemny i szumny. Jemuż bym się sprzeciwiał, czuły i nierozumny. Idę anioł i dędy i świata nie poznaję na ulicy legendy. Tramwaje, nie tramwaje, złotą wieczorną wódką. Pijany, niepijany, płynę wolno, cichutko, śmiesznie z domu wywiany. Teraz już Ewa Demarczyk. Oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, czy cicha powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy? Już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową grzmotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca gra wals briant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema to też są, lecz ich nie ma, bo szansami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam. Proszę Państwa, i tak skończył się ostatnie spotkanie literackie, poetyckie, muzyczne w tym roku. Co będzie w przyszłym, zobaczymy. W styczniu spotkanie będzie 12. Przygotuje to spotkanie pani Katarzyna Jóźwik z Liceum Zamojskiego ze swoją ekipą. Za cały ten rok, za wszystkie obecności Państwa tutaj w naszej kawiarni u pani Marty Chwedeczko w gościnnych progach, za dziękujemy Państwu za Waszą obecność. Zapraszamy na przyszły rok w związku ze zbliżającymi się świętami. Życzymy spokojnych, miłych, rodzinnych świąt. A poza tym serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, których Pani zechce i Pani wymienić jeszcze raz. Było pięknie. I wobec tego dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w styczniu. Ja wszystkim dziękuję. Zapraszam na następne spotkanie. Mam dla występujących taki skromny. A pani, pani, pani o
Pozwólcie przedstawią pani, jeszcze. Tak, ja tutaj mam listę, to spróbuję. Aha, ja chciałam powiedzieć, zaniepokoiłam się w pewnym momencie, czy młodsi państwo wiedzą, kiedy był wykorzystany ten wiersz Ogłaszam alarm dla... No ale, ale trzeba, to jest moment, kiedy trzeba powiedzieć. Podczas II wojny. Tak. To nie było w 20-leciu międzywojennym. Tak, to było w 1939 roku, wybuchła wojna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa. Nie, tego alarmu nikt nie odwoła. Jeśli można, to wymienię występujących jeszcze raz dobrze i tym samym podziękujemy im. Ja tak, a więc świąteczne życzenia. O, jakie piękne. Weronika Janczak. Dziękuję bardzo. Ale Wołębiorski. I mniej więcej kolejności, jak występowali. Mateusz Kurecki, świetny recytator z 5. gimnazjum. Monika Kopycińska. Małgosia Rogowska. Kasia Kaczor. I Krzysztof Wołącewicz, który tak pięknie przedstawił wiersz Ty jesteś taka ładna. I moja koleżanka, pani Katarzyna Jóźwik. Przepraszam bardzo, pan Andrzej Samborski. Nasz kolega. Ja również dla państwa, którzy tutaj z nami są już zaprzyjaźnieni, także dziękuję bardzo. Z świątecznymi życzeniami. Dziękuję bardzo. No pani, pani już. Proszę bardzo, tak. Proszę bardzo. Dla pani, pani. Ja wiem. Zasługujesz na ciągłe podarunki. Także serdecznie dziękuję. Zapraszam państwa. Dziękuję.